Hidetoshi Wakui to największa ofensywna gwiazda Nomekaliu. Podczas pierwszego spotkania drugiej rundy eliminacji Ligi Europejskiej japoński pomocnik wykorzystał błąd w przyjęciu Macieja Wilusza i strzelił jedynego gola w tamtym meczu. Szczęśliwie strzeliliśmy tamtego gola i mamy teraz przewagę, ale wiemy, że brakuje nam kilku ważnych zawodników. Trener jest dobrze zorganizowany i zdyscyplinowany. Mecz w czwartek będzie naprawdę bardzo trudny. Fani w Polsce nie mogli obejrzeć pierwszego meczu w telewizji, ale sugerując się komentarzem radiowym, możemy stwierdzić, że Lech zasługiwał co najmniej na jednego gola w tamtym spotkaniu. Tak, wiemy, że na meczu w czwartek pojawi się wielu kibiców. Postaramy się jednak zrobić wszystko, co w naszej mocy. Teraz mamy bardzo dobrą chemię w drużynie pomiędzy graczami zagranicznymi i estońskimi, co na pewno wpłynie pozytywnie na nasz występ. W czwartek planujecie skupić się na obronie wyniku i akcjach z kontrataku? Niekoniecznie. Musimy być bardzo skupieni, żeby dostać się do kolejnej rundy. Jeśli jednak za bardzo skupimy się na grze obronnej, to wykonanie tego zadania może być trudniejsze. Lepiej dla nas, jeśli skupimy się również na organizacji gry w ataku. Ważny balans i stabilizacja gry. Fani w Polsce nie tylko doceniają twoje umiejętności strzeleckie i techniczne, ale również sposób, w jaki cieszysz się po zdobyciu gola. Czy przygotowałeś coś szczególnego, jeśli uda ci się trafić do siatki? Nie, jeszcze nie. Jednak wszyscy ludzie w Estonii mają spore oczekiwania po poprzednim spotkaniu, więc postaramy się ich nie zawieść.